Dobra, to teraz już oficjalnie wykonujemy misję bohater narodowy. Mamy dwa nowe miecze. Wyglądają zajebiście. I trzeba pamiętać, że tu jest ten główny koleś, co wszystko robi. Rozejść się! Proszę się rozejść! Prezentacja pomnika została odwołana! Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny Wiedźmin, Geralt z Rivii? Chyba mam dla A ciebie... jak? Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury. Ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Wystarczy, że dobrze zapłaci. Jakby ci to. Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiem? Oto i on, nasza duma, Reginald Dobry, niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Gołym fletem. Wirtuoz, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć, ukradli mu jaja. Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Beauclair. Robi wrażenie. Konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Ja pier... Niedługo będziesz. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zaschnięta plamka krwi. Uda. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Albo złodziejki. Zapach prowadzi do tych drzwi.
O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Psst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. Grzeczniej, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Przestań kręcić. Dobrze wiem, że to ty ukradłeś jaja Reginalda. Ja wszystko wyjaśnię. Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gach. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu. Stawaj do walki, ty. Zaraz. Co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze bym ci wybaczył, ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie, to nie jest jego dom? Ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. No teraz może porozmawiajmy. Rosalindo... Kochanie, bardzo cię proszę, zostaw nas samych. No dobrze, przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. Nie uwierzysz, one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Nie ma mowy. Muszę zabrać te jaja. A jakbyś mi je zostawił jeszcze na dzień? Albo 2? No góra 3, co? Nic z tego. Przykro mi. W sumie... Dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę, oto one. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz.
Jak zwierzęta. Jak zwierzęta. Dobrze, że księżna pani zawezwała takiego profesora. I jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Oby nie było 90 złociszy, bo to przecież śmiech na sali. I pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Przejdźmy się po kilku tych tutaj, o. Zbierzmy zlecenia z tamtej mapy. Wow. No i znów się zbugowało. Ślepy? Tak. To jest zajebiste, że tu sam się ten koń tak buguje. No i kolejny znacznik. Znaczniki to coś, co lubię. Im więcej znaczników, tym wygodniej dla mnie. A to do... Oj. I w zasadzie to tylko brakuje mi mutagen z Sukuba, z Gryfa, kolejny, i z Dopplera, i z Baby Cmentarnej. Jak to działa? A? Dobra. Odporność na obrażenia zadawane przez potwory. Przecież to jest odporność na wszystko.
No i to jest świetne połączenie. Teraz powolutku i do celu. Mógłbym jeszcze jeden odwar wrzucić, ale wolę jaskółkę i grom. Jesteśmy już w tej dolinie, super. Teraz przydałby się jakiś znacznik tu. Do szybkiej podróży. Chyba go widzę. Ekstra. O, ile rzeczy odblokowaliśmy. Tak, tak. I widzę, że tutaj... I karczma krukoliszek i lecimy tam. Dobra, dobra. Pomysł jest. Tylko mnie to tak irytuje, że ten koń się buguje. Gdyby nie kilka tych irytujących bugów, to Wiedźmin dla mnie to była gra 10 na 10. Fajnie, mutageny. Wolałbym czerwone, ale mogą być też takie. Nie no, czerwonych potrzebuję bardzo mocno. Ale to świetnie, że mam te mutageny, że obrażenia względem... Nie, sorry. Ten talent, że względem znanych mi... Względem znanej mi ilości mikstur mam zwiększone tolerancje, czy po prostu ilość tego, no to niebagatelnie mi tutaj zwiększa wszystko. Tu lecimy teraz. Kolejny znacznik jest do odkrycia tutaj. A wy myślicie, że te jaja, co tam były, to placebo? Czy faktycznie mu coś tam te jaja pomagały?
Jest tablica ogłoszeń. Nie widzę nigdzie znacznika do szybkiej podróży. O, dobra, mamy. Okej, to teraz idziemy tutaj. Zdrowia życzę. Witajcie, panie. Myślałem... Ale jakim? Pokaż. Ja nie mam kasy kompletnie. Ja pierwszy raz jestem taki biedny. Od dawien dawna. Poran. O! Jeszcze nam brakuje ta jedna, to szybko się wyjdziemy. Zawalony budynek. Pewnie fundamenty zostały podkopane. O! O nie, to... tam jest. Pod ziemią. Muszę zacząć z powrotem zbierać te zioła wszystkie. Dlatego, że jeszcze nie skończyłem moich eliksirów wszystkich, a resztę to sprzedam. Wow. Dobra, mamy znacznik odblokowany. Teraz tylko do tablicy. Zejdźmy, ona jest niżej. Co tu się wydarzyło? Powieszę sobie twój łeb u siodła. Trzeba popytać miejscowych, czy coś o tym wiedzą. Okej, ale my tutaj kończymy, bo muszę jechać do pracy. Żegnam się z wami, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!